Szlachetna Paczka to projekt Stowarzyszenia Wiosna. Głównym celem akcji jest pomoc potrzebującym rodzinom. W powiecie lubińskim na rzecz akcji pracowało 17 wolontariuszy, którzy dostarczyli paczki 42 rodzinom. Głównie są to środki czystości, żywność, ale jest to też odzież, są to też produkty troszkę bardziej kosztowne, sprzęty AGD, czyli pralki, lodówki. Mamy też kilka akcesoriów łazienkowych, na przykład brodziki albo przystosowanie w ogóle łazienki pod osobę niepełnosprawną. Podarunki trafiają do rodzin najuboższych, wielodzietnych lub do osób starszych czy samotnych. Uznałem, że chciałbym zaangażować się w coś dobrego, coś dla innych ludzi. W pewien sposób dać pewną cząstkę siebie drugiemu człowiekowi, więc uznałem, że jest to dobra inicjatywa. Początek jakby Szlachetnej Paczki miał swoje miejsce już w październiku w zasadzie, czyli rekrutacje wolontariuszy, później jakby szkolenia, pozyskiwanie darczyńców, odwiedzanie rodzin, czyli to najważniejsze. Największa dostarczona do tej pory paczka składała się w sumie aż z 50 pakunków. Że niektóre paczki to są fajne, bo są lekkie, przyjemne, że tak powiem, mogą je spokojnie wziąć dziewczyny. Ale niektóre paczki są takie, że w dwóch facetów je niesiemy, bo po prostu są na tyle ciężkie, że kręgosłup czuję. Do akcji co roku włączają się sportowcy. W powiecie lubińskim byli to szczypiorniści MKS Zagłębia Lubin oraz siatkarze Kuprum Lubin. W tym roku Szlachetne Paczki dotrą do niemal 19 tysięcy domów w całej Polsce.